Ochwalony! Na wieki wieku! A co sprowadza? Na partyjkę za wcześnie. Gwizdan mówił, żeście kolizję drogową spowodowali. Jak to się stało? A o czym tu gadać? Nikt nie ucierpiał? Ino kogutek. Upiekliście. Choćby do chałupy księże plebanie zobaczymy. Ja zapraszam na kolację. Czasami, drogi Józefie, Pan Bóg jest wyrozumiały nawet dla grzeszników. Dlatego ocaleliście. Mówiście, księże plebanie, dyżur na zakręcie trzymać powinni i tam swoje czary odprawiać. Ja z tobą, Bolek, pogadam, jak na zapowiedzi przyjdzie. A co tu gadać? No ja dam, a ksiądz weźmie od Icance regiera. Nie gada. Do roboty się brać, bo jeszcze gorsze nieszczęście z tego będzie. Księże plebanie. No. Niebo nam tutaj tajniaka zesłało. Trzeba coś z tym zrobić. A jakiś interes miałby Pan nasz w tym, żeby spokój ciemno zakłócać? Czyż nie czcimy go lepiej niż inni? Taki tajniaczek to może dużo wziął. A i całe ciemno może za to drogo zapłacić. Ksiądz pleban wie, że cała wieś tkwi w tym gównie po uszy. Jak by się wydało, Chryste? Nie wyda się, Józefie, nie wyda się. Ale widzę, że macie coś na końcu języka. Tak se myślę, że trzeba go by było potraktować po naszemu. Po naszemu mówić. No. Niech będzie. O. Zrobimy, jak uważacie. Tak. Pusiara miał wczoraj świniobicie. To ja wezmę od niego ten świński łeb. No proszę. Ale nie ostateczne. Dziękuję za pyszną kolację. Na zdrowie, nie ma racji. A herbata naprawdę dobra. A skąd się wzięła taka dziwna nazwa waszej wsi? Ciemno. Może to stąd, że pośrodku lasów? A może od głupoty i ciemnoty ludzkiej się wzięło? Nie wiem. No ale przecież elektryczność macie. Tak, panie. Prąd można zawsze założyć. Ale tego, co w ludzkich głowach, to już nie zmienisz. Co mądrzejsze już dawno stąd uciekły. A te ciemne zostały. Robił w polu od świtu do nocy. Tak pradziad robił, dziad, ojciec, tak i my. Tylko te puste po budynki po ludziach zostają. Tak jak ty po sąsiedzku. A od dawna tam nikt nie mieszka? A to zupełnie co innego. Ale mówić nie będę, bo by pan oka nie zmurzył. Ja tam znowu taki strachliwy nie jestem. Każdy tak mówi, a potem na trumnę trzeba się składać. Gdzie w boku nie pochodzimy. Nie będę już. I daj, panie, żeby stąd cały i zdrowy odjechał, jakiej biedy na sługi swoje nie przywlókł. Skoroś go już, panie, uratował z tego nieszczęścia, i daj nam. Końca, Fox. Panowie! No wyciągniecie blachę! Nie, no tak się nie robi! No co jest? To chleb pasa! Ściągnę wóz do miasta, dam do naprawy, no co to jest? Ściągnie pan, ściągnie. Albo pan nie ściągnie. Tak. No przecież. I nie opowiadajcie mi tu bredni. Miałem już taki pokaz przy kolacji. A o którym pan mówi? Jak to? O którym? No zwyczajnie, o którym? O tym, no. Ha, o jedno. O, tę historię pleban lubi najbardziej. I ja to lubię, jak ten z obciętymi łapami po wsi lotał i nikt go do chałupy nie chciał wpuścić. Zaraz.
To były jeszcze jakieś inne? Bo to mało. Ale ten był udany. To mógł być nawet i normalny człowiek, ale już było za późno. Zresztą, kto go tam wie, czy on był normalny? Gdzie normalny? Gdzie normalny? Normalny to by się w naszej wsi nie zatrzymał. Bo tylu nieszczęścia, to ludzie teraz nieufne. Nikogo po nocy do chałupy nie wpuszczą. Fusiara mi godał, że jak do niego przyleciał, to jeszcze obie łapy miał. Proszę pani, pomogę pani! Miecza, miecz, a pan niezwyczajny, takie roboty! Głęboka? O, będzie za 80 metry. No to głęboka. A panie, kiedyś mieli płytszą. Ale jak u gwizdara jeden letnik pod do studni, to nasze wypłynął. Dajcie pogodę na tym lodziu. Przez pół roku wąchali ma wąchali. Co tak jedzie? I herbata jakoś i tak choć dziwno była. W końcu Mietek opuścił się do studni, po kawałku wyciągnął go z drewna. A studnię musieli głębszą bić. Tak. Ale ta woda dobra, bo z głębiny. Na, pan spróbuje. O matko bosko, całe wiadro na nic. A czy jesteś lipie? Ciki. Mamo, pan się chyba źle poczuł. Na serwegnie, mamo! Idę spać, bo rzeczywiście niezbyt dobrze się czuję. Karolciu, zachować do pana i do prędko mi wróć, żeby se Bolek Bóg niczego złego o was nie pomyślał. No. No? Jak się panu widzi w tym naszym ciemnie? Dziwnie, tu trochę. Dziwnie? A co tu dziwnego? Gospodyni przed chwilą wyciągnęła oko ze studni. Nawet kot tego jeść nie chce, no nie powie mi pan, że to normalne. Znaczy, że co? Że kot nie chce, czy że wyciągło? Że wyciągło! No nie! Normalnie to się więcej wyciągało. Pamiętam raz, wiadro się zaczepiło, ciągnie, nic. Drugi raz ciągnie, a tu proszę pana kochanego, jaja. To co, myślę, że to się panu może nie podoba? Nie no, gdzie tam? Podoba się nawet. Tylko wszystko to jakieś takie inne. Mówi, że po śmierci, znaczy w tym pozagrobowym życiu, to wam chłopom... Co? Co nam chłopom? No... Że nie staje. A skąd pleban o tym wie? Mówi, że skoro na ziemi za życia kochać się to grzech, to jak powinno wyglądać życie wieczne w raju? Bezgrzesznie, ma się rozumieć. I podoba się pani taki raj? Ja tam nie wiem. A co jest w piekle? Pleban wie? No prawda. Musi być na odwrót. No i dlatego trzeba grzeszyć, panno Karolino. To ja już sobie chyba pójdę. Może tatusiowi trzeba będzie pomóc. Chce pan pójść popatrzeć? Nie. Dobrze. Niech pan śpi słodko, ale drzwi to trzeba dobrze zamknąć. Tak, wiem. Złe. Dobranoc. Thank you.
Jezus Maria! Makabra! Śpi? Daję sobie rękę uciąć, że oka nie zmruży. No, jak tam nasz gość? Śpi? Mówię, żeby mu rękę uciąć, bo inaczej oka nie zmruży. Batajnia psia, jego macie. Tego nam tutaj jeszcze brakowało. Ale co by nie mówić, to jakiś taki... taki miętki. A wcale nie wygląda na takiego, co by wężyć lubił. A to co, na czole ma mieć napisane, że z milicji? Napisali, że niektóre mają. Miętki czy nie, a swoje.